O, hej kochani! Dziś kolejny materiał z dawką informacji. Z góry gomen za tak długą nieobecność, ale jak wam pisałam na moim fanpage'u, mam zapiernicz w szkole i nie starcza mi już czasu na nagrywanie. No niestety. Jednak ostatecznie chcę zakończyć moją mangową akcję charytatywną i zdradzić wam jej ostateczne wyniki. Łącznie zebraliśmy około 350 zł. Przesyłka była trochę droga, więc no niestety jest to taki wynik. Ale i tak moim zdaniem jest to ogromny sukces i bardzo wam dziękuję z całego serca i jestem z was mega dumna. Przyznam się, że sama już przeznaczyłam trochę z tej kwoty na moje cele charytatywne, które ja wybrałam. 50 zł przeznaczyłam na WOŚP, kiedy ja questowałam. 120 zł dałam mojemu koledze, który no był naprawdę w potrzebie i dzięki tej kwocie mógł wyjść na prostą. A to co zostało, to oczywiście oddaję wam, abyście wy mogli zadecydować, na co chcecie to przeznaczyć, bo w końcu tak wam obiecałam. Ten cel, który będzie miał jak najwięcej głosów lub łapek, oczywiście wygrywa. I proszę, abyście udzielali odpowiedzi w komentarzach. Ponadto proszę was, aby nie były to jakieś odpowiedzi, że już będzie z góry określone miasto, bo chciałabym, aby to było bardziej tak ogólnie. Na przykład, aby to poszło na fundację typu WOŚP czy Pusta Miska dla Zwierzaków, ponieważ ona działa w całym kraju i to nie jest tylko jedno miasto. I moim zdaniem tak będzie najbardziej sprawiedliwie. No, to kwotę oczywiście możemy podzielić, jeżeli ktoś by chciał. I resztę zostawiam wam, moi drodzy. Mam nadzieję, że listy z podziękowaniami do każdego doszły wraz z mangami. Mam nadzieję, że się cieszycie i że są one w dobrym stanie. Miałam jeden błąd w wysyłce i pomyliły mi się adresy, ale to jest oczywiście moja głupota. Ale problem został już naprawiony. Ale gdyby coś jeszcze było nie teges, to bardzo was proszę o kontakt ze mną, aby po prostu wyjaśnić tą pomyłkę i wszystko dograć. Jeszcze raz z całego serca dziękuję także cosplayerkom, fandaberkom oraz Spychowi, którzy mieli wielki wkład w promocję mojej akcji. No i do tego na sprzedaż mam jeszcze 2 tomy Helsinga w bardzo dobrym stanie i jakieś mniejsze mangi. Gdyby ktoś z was jeszcze byłby zainteresowany kupnem, to proszę o kontakt. No i to był już koniec pierwszej informacji, a druga jest jeszcze taka, że rozwinęłam z lekka znowu swoją działalność i założyłam sobie Instagrama. Wow! Także gdyby ktoś był zainteresowany, choć pewnie nikt nie będzie, no ale bywa, to znajdziecie mnie tutaj. No, co do nowych filmików, to niestety moja większa aktywność będzie możliwa dopiero we ferie. No ale co zrobisz? No nic nie zrobisz. No to... Arigato i oyasumi! Trzymajcie się ciepło, kochani. A do tych, co mają ferie, to wiedzcie, że zazdroszczę wam. No to pa, pa.